Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. Modliłeś się i prosiłeś, aby Twój Ojciec zmienił swoją wolę. Bałeś się, jak i ja się boję. Każdego dnia boję się nowych wyzwań. Czuję strach przed zmianami. Ty jednak przyjąłeś wolę Ojca. Podjąłeś się umrzeć za mnie, za moje grzechy. Panie Jezu, naucz mnie modlić się tak jak i Ty. Naucz mnie modlić się szczerze i przyjmować wolę Bożą, a mój strach zamień w zaufanie do Ciebie i ludzi. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Jestem tylko człowiekiem. Ty zaś, Jezu, jesteś Bogiem i mimo to dałeś mi taką władzę, bym mogła Cię osądzić. Bym mogła skazać Cię na śmierć, ale też ocalić Cię od niej. Tak bardzo żyję w grzechu, że wolę skazać Cię na śmierć, niż przyznać się do swoich błędów. Umywam ręce i próbuję zagłuszyć wyrzuty sumienia, a Ty nawet się nie bronisz. Milczysz, gdy słyszysz mój wyrok. Tak bardzo kochasz, że przebaczasz. Jezu, przebacz wszystko, co powoduje, że codziennie, a nawet kilka razy dziennie, skazuję Cię na śmierć. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Wyrok zapadł. Tak bardzo kochasz, że nie boisz się wziąć krzyża, znaku hańby. Przyjmujesz na siebie mój gniew, lenistwo, wszystkie grzechy, o których nawet wstydzę się mówić. Przyjmujesz całe zło na siebie. To, co ja uważam za obrzydlistwo, Ty przyjmujesz z miłości do mnie. To, co było porażką, przemieniasz w zwycięstwo. Boże,
Przemień we mnie to, co jest nie tak, bym była gotowa na to wszystko, co chcesz mi ofiarować. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Upadasz. Dziwię się, że Bóg może upaść. Mam wątpliwości. Czy ty naprawdę jesteś Bogiem? Co to za Bóg, który upada? Przecież Bóg powinien być silny. Ach, jak bardzo ograniczone jest moje myślenie o tobie. Dziękuję ci za ten upadek. Bo nie on jest ważny, ale to, że po upadku powstałeś mimo krzyża, który włożyłam ci na ramiona. Panie, dodaj mi sił, bym nigdy się nie poddawała. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Jest i twoja mama. Ta, która była zawsze. Ile bólu, cierpienia i myśli musiało być przekazanych w tym jednym, krótkim, cichym spotkaniu. Nikt z tłumu nie cierpiał z tobą tak jak twoja matka. Domyślam się, że czas na chwilę się zatrzymał, że pomyślałeś o swoim życiu od narodzin aż do tej chwili. Więzi, które łączą nas z naszymi mamami, są cudem. Jezu mój, proszę cię o siły dla matek, zwłaszcza tych, które muszą patrzeć na cierpienie i śmierć swoich dzieci. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Człowiek, który został zmuszony do pomocy. Często tak właśnie się czuję, gdy pomagam. Wolę przejść obok, nie patrząc na to, co dzieje się dookoła. Mam przecież swoje problemy. Wydaje mi się, że ktoś pomoże lepiej niż ja. Ale czy jak widzę kogoś, kto krwawi, to nie pomogę mu, bo jest od tego lekarz? A jak starsza pani wejdzie do autobusu, to nie ustąpię jej miejsca, bo przecież każdy inny człowiek może to zrobić. Boże, daj mi łaskę, bym widziała ciebie w potrzebujących i z miłością szła im z pomocą. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Weronika. Co za odważna kobieta. Nie bała się wyjść z tłumu, by otrzeć twarz skazanego. Nie jest jak Szymon, którego zmusili. Ta kobieta swoją postawą pokazała, że można pomóc innym z miłości, z potrzeby serca. Boże, chcę być Weroniką. Chcę nieść pomoc bliźnim, szczególnie tym, którym nie pomaga nikt. Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Upadasz po raz drugi. Już po pierwszym trudno było się podnieść, a tu znów to samo. Nie mam ochoty wstać. Boli. A co jeśli nie dam rady? Jeszcze tyle drogi do końca.
Chcę tu zostać, ale przecież to nie jest cel mojej drogi. Jeszcze nie osiągnęłam szczytu. Ty jednak dajesz mi szansę, by iść dalej. Twoje powstanie umacnia mnie w drodze. Jezu, dodaj nam siły i wytrwałości. I nawet jeśli zdarzają się na tej drodze upadki i zwątpienia, to nie pozwól mi zatracić celu, jakim jest spotkanie z Tobą. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Płaczą nad Tobą niewiasty. W końcu kobieta jest bardziej uczuciowa. Patrzą one na Twoją zalaną krwią i potem twarz. Nie inaczej, jak tylko szczerymi, pełnymi współczucia łzami okazały litość. Zatrzymujesz się przy nich i mówisz: nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad waszymi dziećmi. Jezu, przebaczasz mi wszystko. Dziękuję Ci, że mnie pocieszasz. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. To już kolejny upadek. Kolejny raz się nie udało. Grzech mój przygniótł mnie tak, że nie potrafiłam zrobić kroku. Upadłam. To jeszcze bardziej zniechęciło mnie do powstania. A może powinnam się poddać? Czy to nie lekkomyślność? Czy wysiłek ten nie poszedłby na marne? Trzeba nami tym razem powstać. Jezu, miej miłosierdzie nad grzesznikami, którzy wciąż na nowo wpadają w te same grzechy. Niech Twoja łaska wspomaga nas w walce i pomaga wstać z upadku. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Zostałeś odarty z szat. Nie zostało już nic. Człowiek bezsilny, bezradny i upokorzony. Czy jest coś gorszego? Jakiż to wstyd stać tak ogołoconym przed ludźmi. Ale Ty, Jezu, nie zwracasz uwagi na nic, bo wiesz, że Twój Ojciec patrzy na Ciebie z wielką miłością. I my, nadzy, odarci z resztek człowieczeństwa przez bliźnich, w oczach Boga jesteśmy najpiękniejsi. To właśnie w tym momencie możemy powiedzieć Bogu, że nie mamy Mu co dać poza sobą samym, poza miłością do Niego. A właśnie na to czeka Bóg. Stacja jedenasta. Pan Jezus do krzyża przybity. Już nie ma ucieczki. Bóg zawisł na krzyżu. Można pomyśleć, że już nic nie może zrobić. Nie zamieni wody w wino, nie uzdrowi chromego, ale to tylko nasze ludzkie, ograniczone myślenie. Jezus przez przybicie do drzewa krzyża mówi głośno: przyjdź.
i przytul się. Moje ramiona są otwarte. Stacja 12. Śmierć na krzyżu. Dla cierpiącego człowieka śmierć to wybawienie, a dla tych, którzy na nią patrzą, śmierć przynosi ból utraty. Jezu, zanim jeszcze oddałeś ducha w ręce Ojca, oddałeś nam Maryję za matkę, a jej opiece powierzyłeś każdego z nas, abyśmy nie byli sami w tym ogromnym cierpieniu. Tak trudno patrzeć, jak ukochana osoba umiera. Śmierć przynosi zmiany. Jezu, Twoja śmierć przyniosła zbawienie, wolność. Umarłeś, abym ja mógł żyć. Stacja 13. Zdjęcie z krzyża ciała Pana Jezusa. To już koniec cierpienia. Twoje martwe ciało zostaje zdjęte z krzyża i oddane w ręce ukochanej Matki. Jaki wielki to musi być ból, trzymać w ramionach martwe ciało swojego jedynego dziecka. Wpatrzona w swojego Syna, Maryja przebacza wszystkim tym, którzy tak strasznie skrzywdzili jej dziecko. Modli się za nimi do Boga. Wielki Boże, przez stawienictwo Matki Najświętszej prosimy Cię w intencji tych rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Otul ich swoją miłością i pocieszeniem. Stacja 14. Złożenie Pana Jezusa do grobu. Wydawałoby się, że już po wszystkim, że nic już więcej nie będzie. Ciało złożone do grobu, więc co by się mogło jeszcze stać? Wszystko, co zaplanowaliśmy, wszelkie nadzieje leżały w gruzach. A jednak grób nie oznacza końca i Bóg to wie. Jest przecież zmartwychwstanie, bez którego cała ta droga nie miałaby najmniejszego sensu. Bóg powołuje nas do życia nawet po śmierci. Słowa wyznania wiary, wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, niosą wielką nadzieję i są zapowiedzią nowego życia.